Trochę na pewno niedosyt, ale chyba w kontekście ostatnich minut spore takie szczęście po tym, co miała Wisła. No tak, ale to już było konsekwencją tym, że kończyliśmy mecz w dziesiątkę i Wisła jakby chciała ten handicap dla siebie wykorzystać i można powiedzieć zepchnęła nas do głębokiej defensywy i współpartnerzy musieli ratować cały zespół przed utratą bramki, nawet wbijając piłkę z linii. Także, ale no cóż, my też swoje sytuacje mieliśmy, tak? Także może patrząc całościowo na mecz, to myślę, że taki wynik jakby był 1-1, to myślę, że byłby zasłużony, także remis jest. Także obydwa zespoły. Myślę, na pewno Wisła może być troszeczkę niepocieszona, tak? Bo tak jak mówię, my kończyliśmy dziesiątkę, ale myśmy się umiejętnie bronili, także dobre zmiany były, trener zrobił, chłopcy, którzy weszli, pomogli i dociągnęliśmy wynik 0-0 do końca. Pod koniec spotkania upadł tam jeden z zawodników Wisły w polu karnym, domagał się rzutu karnego, jak to wyglądał w swojej perspektywie? No ale Gi też upadł i karny był, także no spokojnie, no ja też nie mogę stanąć na baczność i powiedzieć nie będę nic robił, bo jest pole karne, tak? Jeżeli zawodnik biega na mnie i szuka kontaktu, no to sorry, no to tak jak mówię, nie mogę stać i biernie się patrzeć, tak? Także mówię, i tym bardziej, że gdybym miał nogę wyciągniętą, to może karny byłby, tak? Ale nogę miałem typowo schowaną pod swoje, można powiedzieć, przyrodzenie, także on szukał tego kontaktu, także no, sędzia zachował się perfekcyjnie, karnego nie widzę. Przepraszam bardzo, jeżeli ja stoję i nic nie robię i się kładę, jeżeli nogę mam zwiniętą pod swoje przyrodzenie, to przepraszam, on szuka kontaktu, tak? Nie ja szukam kontaktu. A to nie było nogą przyrodzenie, tylko A co? Było nogą normalnie wyprostowaną. No to przepraszam bardzo, będę stał na tym razem na baczność, jedź, strzelaj, tak? No sorry, jeśli pan tak mówi, no to... No, na Legii też był karny? Był karny na Legii? Nie rozmawiamy o Legii, tylko... No ale nie, no pytam się, no to powie pan... Powtórki, nie no a co z tego, że powtórka? Powiem tak, zawodnik nie powinien do końca oceniać, jeżeli nie zobaczy danej sytuacji. Bo a widziałem. Potem... A przepraszam, czy każde dotknięcie jest faulem? Tutaj to nie było dotknięcie, to było kopnięcie... Tak, ja kopnąłem, tak? Tak. No to założę pan okulary. Nie przeciwsłoneczne, tylko przezroczyste. To dziękuję. Zapraszamy na powtórkę. No to zapraszam. Proszę bardzo. Wracając jeszcze do tematu w kontekście tej waszej serii wyjazdowej, ona może już robić wrażenie, bo kolejny mecz bez porażki. No tak, ale my musimy punktować u siebie, tak? Także myślę, że na wyjeździe wygląda to nie najgorzej, ale chciałbym, wszyscy chcielibyśmy punktować na Colport Arena, tak? Także no, tu musimy się jakby skoncentrować. Być może trener podejmie inną taktykę, która będzie nam przynosiła 3 punkty. No tak, na pewno punkt na Wiśle jest bardzo cenny i go szanujemy, a najbardziej cieszę, że nie straciliśmy się bramki. Kamil, co stało się w głowie? Bo to jak w ogóle teraz twoje zdrowie? Bo wiemy, że to wyglądało Nie, no normalnie, no mam do siebie pretensje, no z całym szacunkiem, ale no mi pękła głowa, jemu nic, no, więc... Możecie być chyba jednak zadowoleni w kontekście całego spotkania, bo ta seria wyjazdowa została podtrzymana punkt na trudnym terenie zdobyty. No tak jak mówiłem, cieszy najbardziej, że zagraliśmy na 0 z tyłu, natomiast no wiele bardziej by nas cieszyły 3 punkty, ale na pewno jesteśmy szczęśliwi, że zagraliśmy na 0 z tyłu. Panie Kamilu, pana interwencja dobrze zbitą głową za bramki. No tak, no udało mi się wybić, natomiast no cóż, no udało się. Tak. Stałem tam i akurat leciała piłka, więc wybiłem, nie pozostało nic innego. Pytam o to, bo widzę, że ta rana jeszcze krwawi, to pewnie to musiało zaboleć w tym momencie. Nie, akurat na meczu, no wiadomo jak to jest adrenalina, to się nic nie czuję, więc to też nie pierwszy raz mam coś rozbitego, więc gdzieś tam przyzwyczajony jestem. Dość dziwnie się czułem, grając tutaj, bo zawsze dla Wisły grałem i takie dosyć dziwne uczucie, ale trudno, trzeba było to przełknąć i wyszedłem na boisko i starałem się pomóc drużynie, bo troszkę się broniliśmy już potem. Przywitała cię chyba porządna porcja gwizdów, nie wiem czy... No nawet tego nie słyszałem. Nie zwracałem na to uwagi, szczerze mówiąc. Okej, powiedz, wywoziliście punkt z Krakowa, to jest dobry rezultat dla was? Widać po waszych twarzach, że to się uśmiechacie? To jest bardzo dobry wynik, bo jeszcze w dziesiątkę graliśmy potem po tej czerwonej kartce i było bardzo trudno jeszcze. Wisła miała praktycznie piłkę w sieci chyba 2 razy. No i ważne, że ten punkt wywozimy, bo znowu na wyjeździe jesteśmy niepokonani. Powiedz jeszcze, jesteś zadowolony z tych przenosień do Kielc na chwilę obecną, bo nie da się ukryć, że grasz troszkę więcej, ale też nie w pełnym wymiarze, najczęściej wchodzisz z ławki. Tak, no ale gram troszkę więcej i
i się rozwijam. Trener jest bardzo dobry i myślę, że nic, tylko się właśnie rozwijać. W Koronie no, mam na to szansę. Nie jesteś też wystawiany na szpicę, tylko raczej na skrzydle, prawda? Nie przeszkadza ci to? Nie, muszę się uczyć tej pozycji, bo w Wiśle byłem na lewej, teraz tutaj w Koronie na prawej i myślę, że na tę pozycję będę przygotowany do gry w przyszłości, bo trzeba umieć na wielu też grać. Nie, dosyć myślę, że chyba stworzyliśmy najwięcej sytuacji chyba w tym sezonie. Było naprawdę mnóstwo tych sytuacji. I myślę, że był to mecz do jednej bramki, której nie udało nam się strzelić. Wielka szkoda, bo uważam, że z gry jak najbardziej zasługiwaliśmy na to zwycięstwo. Myślę, że musimy się potem uzbierać i na pias być bardziej skuteczni. Nie ma pan za wiele pracy dzisiaj, ale dobrze, były takie dwie sytuacje, gdzie no, pachniało utratą bramki, zwłaszcza ta główka. No, dla bramkarza naprawdę nie jest to łatwa sytuacja. Myślę, że Zbyszkowi łatwiej było utrzymać tą koncentrację niż mi dzisiaj, ponieważ wiadomo, że mogę mieć jedną i wtedy muszę być gotowy. Nie miałem, zawsze sobie powtarzam w trakcie meczu, że takie mecze są najtrudniejsze i no, myślę, że cieszę się, że udało się zachować to czyste konto, ale z drugiej strony czuję wielki niedosyt po tym, że nie udało nam się dzisiaj wygrać. Przed nami teraz mecz z liderem, Piastem. Tu się pan chyba będzie miał troszeczkę więcej pracy. Myślę, że szczerze, to oczywiście jest to lider i szanujemy pozycję, na którym są. Jedziemy oczywiście na wyjazd, nie jest to łatwe spotkanie, ale uważam, że jedziemy tam po 3 punkty, bo jako Wisła zawsze będziemy szukać, czy to w domu, czy na wyjeździe, zawsze będziemy przed meczem myśleć o tym, żeby wygrać, zgarnąć 3 punkty i po te 3 punkty tam pojedziemy. Życie pokaże, jak będzie, ale ja wierzę, że jesteśmy w stanie tam wygrać. Dziękuję. Był dla Ciebie taki mecz z drużyną, w której trochę lat spędziłeś, jakoś inaczej do tego podchodziłeś, czy to jednak już zupełnie inny zespół? W zasadzie chyba tylko Zbyszek Małkowski został z tamtych lat. Myślę, że to już minęło troszkę lat, było już to ponad 4 lata i naprawdę jakichś większych emocji to nie wzbudzało. Oczywiście zależało przede wszystkim nam dzisiaj, żeby ten mecz wygrać i umocnić się w czubie tabeli. Nie udało się tego zrobić, choć uważam, że jak najbardziej zasługiwaliśmy i powinniśmy ten mecz wygrać. Ale czasami piłka się tak toczy i trzeba ten punkt przyjąć z pokorą i dalej ciężko pracować.